Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taką podkreślaną funkcję właśnie w tym nowym HTC, jaką jest BlinkFit. Tak więc przejdźmy do tego omówienia. Właśnie stwierdziłem, że zrobię właśnie taki osobny odcinek, ponieważ w recenzji nie będę, tam wspomnę po prostu w recenzji o tym, a tutaj właśnie chciałem taki osobny odcinek zrobić, aby to dokładniej sobie omówić. Tak więc sam BlinkFit składa się z takich jakby kafelków. No i oczywiście wyświetla różne takie newsy z takich subskrybowanych przez nas jakby portali. Niestety, co Wam pokażę, w Polsce no jest tego cholernie mało, w zasadzie nic można powiedzieć, więc akurat czytanie jakichś newsów z naszych ulubionych portali nie ma tutaj dużego sensu w tej aplikacji. Jest tutaj chyba z polskich, jest tylko Gadgetomania, Play, bo akurat ten telefon pochodzi z dystrybucji Play. I już generalnie zagraniczne portale, więc polskich w zasadzie portali tutaj nie ma. Oczywiście możemy tutaj sobie podłączyć, jeszcze znowu przejdę do tych ustawień. Tutaj, przepraszam. Usługi i aplikacje. Z fajnej rzeczy to jest to, że ten BlinkFit może nam pokazywać nasze wydarzenia z Facebooka, Instagram, Twitter, a także kalendarz, galeria, tryb dziecko, telewizor, że jest LinkedIn, chyba tak to się wymawia, i Flickr. Więc to jest plus, że możemy tutaj też sobie podłączyć właśnie portale społecznościowe, na przykład Twittera włączę teraz. No i to, co się właśnie dzieje na timeline'ie, właśnie mam tutaj wszystko pokazane ładnie. Generalnie aplikacja jest bardzo ładnie animowana. Oczywiście składa się z takich kafeleczków w różnych kształtach. Coś na wzór jakby Windows Phone 8 czy 7, tak? A u góry mamy taki nieodzowny już element HTC Sense, czyli zawsze jest ten zegarek, nawet po wejściu do menu mamy właśnie ten zegarek wraz z pogodą, do której możemy bardzo szybko sobie przejść. No i po prostu, moim zdaniem działa to bardzo, bardzo sprawnie, szybko, jest bardzo ładnie animowane i fajnie się do tego oczywiście przychodzi. Z takich innych opcji pokazanych, znaczy jedną opcję zauważyłem, że jak jesteśmy na przykład gdzieś, załóżmy w jakimś miejscu właśnie na tym BlinkFitie, nie jesteśmy u góry, to po kliknięciu na jakby pasek zadań, tak, przenosi nas na samą górę. Bardzo przydatna funkcja, dobrze znana na pewno użytkownikom iOS-a. No i po prostu no, możemy, nie wiem, The Verge na przykład też mam dodane, aktualizuje i też możemy sobie zobaczyć, podejrzeć, co tam się dzieje. Instagram załóżmy. To po prostu wszystko jest właśnie oparte na takich właśnie kafeleczkach. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście odświeżanie odbywa się jak w większości takich aplikacji przez pociągnięcie w dół. I on wtedy pisze tutaj aktualizowanie. I on powinien tutaj nam zaktualizować. Już wrócimy do Gadgetomanii, tutaj mamy różne newsy. Oczywiście do tych newsów z tego polskiego jedynego portalu w zasadzie dostępnego możemy sobie bardzo łatwo przejść i to w bardzo ładnej oprawie przeczytać, a także udostępnić. Więc bardzo, bardzo fajnie to oczywiście wygląda. Tak więc powiem, podsumowując już, bo naprawdę to nie ma też dużo co opowiadać o tej funkcji, moim zdaniem jest bardzo fajna, bardzo fajnie wykonana, ale niestety przez to, że brak jej polskich w zasadzie portali obsługujących to w polskiej, po prostu w wybranym polskim kraju tutaj obsługiwane przez tą aplikację, no moim zdaniem aplikacja staje się troszeczkę bezużyteczna, tak? Bo Twittera i tak przeglądamy lub Facebooka w osobnej aplikacji, nie w czymś takim, ale myślę, że do artykułów właśnie było to bardzo fajna alternatywa. Niestety przez to właśnie, że w Polsce nie ma dostępnych portali w zasadzie, no jest mało użyteczne. Ja do niej rzadko po prostu zaglądam, ale na pewno gdyby ta baza tych portali się rozszerzyła, myślę, że używałbym tej aplikacji, więc w
powiem podsumowując, w Polsce mało użyteczna, natomiast za granicą jak najbardziej uważam, że byłaby użyteczna. Tak więc ja się z wami żegnam. Jeśli spodobał wam się ten film, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, a także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dzięki, pozdrawiam was, cześć.